Lucy przypadkowo odkryła, że jedno z dzieci wnuków jest uzdolnione matematycznie. Zastanawia się, co może zrobić, by pomóc dziewczynce. No to super, pokaż. Sekund. Wow, wiesz, że to było bardzo trudne. A wcale nie. Chciałabyś chodzić na dodatkowe zajęcia z matematyki? Nie, nie chcę mi się. No ale jakby były jakieś fajne. Jakby była informatyka, to by było super. No tylko, że ja nie mam komputera. Ach, jakiś komputer się zorganizuje, no nie martw się, no a ja będę ciebie uczyć. No Lucy ma rację, no proszę pani, no nie możecie tego zmarnować, no. Ania ma naprawdę talent. Dowiemy się, czy w szkole albo tutaj w okolicy gdzieś organizują jakieś fajne zajęcia. Załatwimy mały komputer i przecież może starać się nawet o stypendium. Taki komputer, Ania, to byś sobie musiała dobrze schować, bo jak się ludzie dowiedzą, to ci ukradną. No, mamo, tylko ja mogę iść, bo Sylwia na mnie czeka. To co, my też idziemy. No tak, zbieramy. Ale zaraz, dobra, dobra, a teraz mi powiedzcie, co wy chcecie za tą całą pomoc? A my? Nic. No jak to nic, no? Ja nie mówię, że ja tam coś mam, ale dla nas to raczej nikt nie był taki dobry. To ja bym się chciała jakoś odwdzięczyć. Pani Renato, ale my naprawdę niczego nie oczekujemy. No ale jak to tak za nic to wszystko tak robicie? No tak.